Hejka, witam was wszystkich na moim kanale, a dzisiaj wspólnie przejrzymy magazyn Horse Clubu. Niedawno na kanale pojawił się magazyn z Bajali, również ze Szlejcha, jednak tym razem z Horse Clubu. I muszę przyznać, że nie sprawdziłam tego wcześniej, nie zwróciło to mojej jakiejś dużej uwagi. Jednak pod poprzednim odcinkiem pojawił się dość słuszny komentarz, mianowicie Iwony, o takiej treści. I zaczęło mnie to naprawdę zastanawiać, ponieważ tak jak mogliście przeczytać, te koniki nie mają napisów firmowych na brzuszkach. Czy to oznacza, że nie liczą się tak jakby do oficjalnych figurek? Pojęcia nie mam. Natomiast wiem, że jest to dosyć ciekawe i z komentarza tego wynika, że w tym przypadku będzie bardzo podobnie. I to otwiera mi też drogę do pytania, czy te modele, które pojawiły się w niedawnej przesyłce, podlinkuję wam ją na dole w opisie, nie były przypadkiem z takich właśnie gazetek, tylko po prostu z zagranicy. Wiem, że te figurki, które pojawiają się w makach w Niemczech, mają oznaczenie. Mam osobiście jeden taki model, kupiłam go na giełdzie różności i staroci i jak możecie zobaczyć, na brzuszku pojawiają się napisy firmowe, jest jednak oznaczenie, że jest to konik z McDonalda. I co trzeba przyznać, ma on zupełnie inną budowę niż taki klasyczny Szlejch, no w temu aż tak nóżek nie zegnę. Ten jest zdecydowanie bardziej gumowy. Jego malowanie też pozostawia troszeczkę do życzenia. Jednak jest naprawdę bardzo uroczy i ma napisy firmowe. A przynajmniej coś, co wskazywałoby na fakt, że firmowy jest. Tak jak widzicie, tutaj mamy przykład napisów firmowych oryginalnych Szlejcha. No i tak jak mówię, w poprzednim magazynie był ten magiczny konik, który, jak jeszcze raz możecie zobaczyć, napisów firmowych nie ma. Także przyjrzyjmy się może z bliska temu magazynowi oraz temu maluszkowi i czy w jego przypadku będzie tak samo jak w opisywanym wcześniej komentarzu. Konika zostawię sobie na koniec, zajmę się w pierwszej kolejności samą gazetką i ona również kosztowała 19,99 i za chwilę przekonamy się, czy wychodzi tak samo rzadko jak ta gazetka z Bajali. To również jest pierwszy numer na 2023 rok, jednak pojawił się w sklepach troszeczkę później, z jakimś miesięcznym czy nawet dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do magazynu z Bajali. Także zobaczymy, czy następny już będzie z miesięcznym opóźnieniem. Spis treści, opis rasy koni lipicańskich. Jak możemy zobaczyć, oczywiście dołączona figurka jest właśnie tej rasy. Komiks. Jeszcze więcej komiksu, jeszcze więcej komiksu, jeszcze więcej komiksu i jeszcze więcej komiksu, łamigłówka oraz plakat. W przypadku tego plakatu mamy do czynienia z dziewczynami z Horse Clubu oraz z pięknym koniem lipicańskim. Nawet pojawia się tutaj podpis "Kochamy Lipicany". Plakat jest naprawdę przepiękny i gdybym była młodsza, on tak jak w przypadku poprzedniego plakatu, który pojawił się w gazetce z Bajali, na pewno zawisłby na mojej ścianie. Bardzo fajnie zrobiona kolorowanka. Pomysł na kreatywne zaproszenia. Szczerze mówiąc, to jest jedne z lepszych DIY, jakie widziałam w gazetce. Coś w stylu naklejek, tylko właśnie to jest to, że trzeba je wyciąć. I pomimo, że w tej gazetce jest trochę reklam, to na poprzedniej stronie nie znalazła się takowa, a jedynie DIY, którego nie chciałabym niszczyć. A propos, reklama jest na przykład na następnej stronie. Wyjaśnienie, dlaczego konie się kładą, informacje o tym, co źrebaczki robią na pastwisku oraz kolorowanka. Opis tygodnia tej postaci. Kompletnie nie wiem, kto to jest, ale nie krzyczcie. Dwustronna gra w państwa miasta i moim zdaniem jest to genialny pomysł na grę, no bo przyznajmy, ta gra jest kierowana do miłośników koni, więc w jaką wersję można zagrać państw i miast, jak nie właśnie w końską? I uwaga, jeżeli chodzi o kategorię, mamy tutaj rasę konia, imię, zwierzę, danie, hobby, coś związanego z Horse Clubem i punkty. Dodatkowo jest wypisana punktacja, także naprawdę jest to fajny dodatek. A teraz sprawdźmy, co z następnym magazynem. I on zdecydowanie będzie wychodził częściej, ponieważ następny pojawi się już 10 maja, a z tego, co kojarzę, ten z Bajali pojawi się w czerwcu. Chyba, że się pomyliłam i to ten magazyn wyszedł o miesiąc wcześniej. I za miesiąc, jak możecie zobaczyć, będziemy mogli znaleźć w gazetce źrebaka Apollosa. Albo Appaloosa. Zawsze mam z tym problem, nie wiem jak poprawnie się czyta, mniejsza o to. No ale tak jak widzimy, mamy podpis, że jest to jak najbardziej model firmy Szlejch. Także sprawdźmy teraz, jak ma się do tego ten model. Jeżeli słyszycie rozrabiające koty w tle, to bardzo was przepraszam, ale biegają na okrągło mi teraz tutaj. Teraz zobaczmy, jak do tego ma się ten oto źrebaczek, ta figurka i czy ma on napisy firmowe, chociaż myślę, że odpowiedź doskonale znamy.
Więc pomimo tego, że mamy tutaj na górze Horse Club, że mamy tutaj Schleich, mamy, że jest to limited edition. Nawet mamy imię tego oto konika. Jest to Milky. I właściwie to wszystko oznacza, że jeżeli wyjmę tego konika z tego opakowania, to w zasadzie każda losowa osoba może powiedzieć mi, że to wcale nie jest limited edition, tylko po prostu podróbka. Więc jeżeli chcecie je traktować jako część swojej kolekcji, żeby troszeczkę zaszpanować, że macie jakąś limitowaną figurkę, o której możliwe, że wasi znajomi nie wiedzą, no to radziłabym jednak zostawić ją w tej obudowie. Bo nawet jeżeli byście chcieli później ją sprzedać, to może być potraktowana po prostu jako dobrej jakości, ale fake. Ja natomiast nie mam aspiracji, żeby chwalić się komukolwiek, że mam limited edition konia. Nie mówię, że jest to złe, po prostu lubię brać do ręki swoje figurki. Lubię też robić im zdjęcia, a myślę, że to opakowanie mogłoby mi troszeczkę w tym przeszkadzać. Bezczelnie je rozrywam i już możemy się dostać do naszego lipicanka. I tak jak już właśnie na początku mówiłam, tych napisów tutaj nie ma. Natomiast widzę to fakt, że źrebaczek jest naprawdę ładny. Podoba mi się jego budowa, podoba mi się jego maść. Ja lubię ogólnie siwe konie, zarówno te siwe białe, jak te siwe szare. Jedyną wadą, którą w nim widzę, to tak naprawdę te kopytka. No bo to, że są widoczne jakieś szwy, no to trudno, zdarza się. No ale zobaczcie, te kopytka są naprawdę bardzo powyjeżdżane poza obrys właśnie kopytek. Ta farba jest wszędzie. To, co jest na pewno fajne, to fakt, że widać ładne, wyrzeźbione kopytka. No i co? Ogólnie jest naprawdę dosyć słodki i cieszę się, że mam go w swojej kolekcji. Raczej nie jest to model, który kupiłabym na półce, ale w momencie, kiedy dołączona jest do tego gazetka, no to muszę przyznać, że on naprawdę korci moje oczy, duszę, portfel i wszystko, co może korcić. No i właśnie dlatego znalazł się w mojej kolekcji. Jeżeli chodzi o tworzywo, z jakiego jest wykonany, to jest z o wiele twardszego niż ten z McDonalda. Natomiast może tutaj mam zły przykład, ponieważ ten konik jest zdecydowanie bardziej masywny, jednak z kolei jest to o wiele bardziej giętkie niż te w przypadku Schleicha, które po prostu się nie rusza, że tak powiem, z miejsca. Mówię tutaj tego podstawowego Schleicha, którego możemy kupić w sklepie. No i co, tak naprawdę to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za to, że tutaj byliście. Zostawcie kopytko w górę, dajcie znać na dole, czy sami też już posiadacie te gazetki, czy macie zamiar je kupić, czy może w ogóle Was to nie kręci. A także, co myślicie odnośnie tego, że na konikach nie pojawiają się napisy firmowe. Teraz już naprawdę się żegnam, także zostawcie suba i do kiedyś tam!